Pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać makijaż wieczorowy. W roli głównej będzie oczywiście podkład Double Wear, podkład, który jest absolutnie niezawodny ze względu na krycie i trwałość. No i przede wszystkim komfort dla każdej kobiety, która go nosi na co dzień, ale również i na wieczór, bo dzisiejszy makijaż będzie makijażem wieczorowym. Pamiętaj, że perfekcyjna cera to perfekcyjny makijaż i nałożę w tym momencie topowe nasze serum Advanced Night Repair. Kolejnym produktem będzie to produkt już stricte makijażowy. Podkład Double Wear, nasz główny bohater. Jest to podkład o przedłużonej trwałości. Jest to podkład, który daje perfekcyjne wykończenie matowe. Podkład, który będzie utrzymywał się przez 24 godziny. Nakładamy podkład takim ruchem tapującym. Pędzelkiem, czyli idealnie wtapia się w struktury skóry. Pod oczy nałożę korektor, również Double Wear, ale będzie to świetny trik. Nabieram odrobinę korektora na grzbiet dłoni, do tego krem pod oko Advanced Night Repair Eye i mam nawilżający korektor. Jednocześnie kryję i nawilżę. Kolejnym krokiem po nałożeniu podkładu i korektora pod oczami będzie przypudrowanie twarzy. Polecam, abyś wykonała ten krok, ponieważ zapewni Ci doskonałą trwałość całego makijażu. Dlatego wybrałem puder Double Matte, który będzie regulował wydzielanie sebum w skórze i kontrolował nadmierny połysk. Teraz wymodeluję buzię za pomocą różu. Ze względu na to, że będzie to makijaż, w którym kładziemy akcent zarówno na oczy, jak i na usta, wybrałem róż i takim ruchem X aplikujemy na najbardziej wystające tutaj poduszeczki. Makijaż wieczorowy to nic innego jak wzmocniony makijaż dzienny, dlatego teraz zastosuję dwa rodzaje kredki, brązowa na dół, czarna na górę, żeby zagęścić linię rzęs. Na górze zagęściłem linię rzęs za pomocą czarnej kredki wodoodpornej, jest to kredka żelowa. Teraz zastosuję brązową kredkę, która ma te same właściwości, ale zaznaczę dolną linię rzęs. Kolejnym krokiem będzie nałożenie cienia. Ja wybiorę cień cielisty, neutralny, którym lekko wyrównam kolor górnej powieki. A teraz pokażę Ci, w jaki sposób z tego makijażu można wyczarować cudowny makijaż wieczorowy. Ta sama paleta, której używałaś do makijażu dziennego. Wybierasz ten taki cień ciemniejszy, ale nie najciemniejszy z palety. Zdejmujemy nadmiar i na całej części ruchomej powieki cieniujemy sobie pędzelkiem. Teraz wytuszuję rzęsy tuszem Sumptuous Knockout. Jest to tusz, który szczególnie lubię ze względu na szczoteczkę, która jest szczoteczką taką syntetyczną i sztywniejszą. Bardzo pięknie odseparuje rzęsy, pogrubi, wydłuży, czyli da nam rzęsy na miarę. Wykonując makijaż wieczorowy, pamiętaj, żeby ten makijaż miał mocniej wytuszowane rzęsy. To w jaki sposób zmienić makijaż dzienny na wieczorowy jest bardzo proste. Wystarczy, że tą samą czarną kredką, którą wcześniej wykonaliśmy kreskę na górnej powiece, teraz wykonam kreskę w dolnej linii wodnej oka i wypełniam linię wodną. Nie masz na to czasu w ciągu dnia, żeby zmieniać mocniej brew, dlatego polecam Ci żel do brwi, który delikatnie chwyta włoski, bardzo pięknie odświeża dzięki woskom, które zawiera i jednocześnie podkreśla. I dzisiaj nałożę, Magda, Tobie pomadkę z najnowszej linii Pure Color Love, czyli PC Love. I tutaj wybrałem dla Ciebie czerwień, która nazywa się Barret. Ale cechą charakterystyczną tych pomadek jest to, że można je łączyć, mieszać. Także najlepiej jest mieć dwie w torebce. Dlatego wybrałem również kolor, który nazywa się Nova Noir i który ma zupełnie inny efekt wykończenia od tej czerwieni. Jak się czujesz? Słuchaj, Double Wear jest Twój, dla Ciebie, trzymaj. Ten podkład sprawi, że zawsze będziesz wyglądała perfekcyjnie.